Co ja tutaj robię? Siemanko, witam Was w kolejnym vlogu, na kolejnej zasiadce, a zarazem jest to moja pierwsza zasiadka w nowym karpiowym sezonie 2022 roku. A za moimi plecami jezioro Miłoszewskie, stanowisko numer 30. Jestem sam na wodzie. No ale tak jak mówią chłopaki, ode mnie z tej murze, niestety choroba postępuje. Jest to mega spontaniczny wypad, ponieważ mamy 28 stycznia, a ja jestem na swojej pierwszej zasiadce karpiowej w tym sezonie. Totalnie tego nie planowałem. Moje zasiadki, które mam rozplanowane, zaczynają się dopiero od połowy marca. No ale nadarzyła się okazja, troszkę zima odpuściła na Pomorzu, chociaż tak jak widzicie, właśnie zaczął mega sypać śnieg. Ale najważniejsze, że woda nie jest skuta lodem, więc można powalczyć. Jeszcze nie wiem, czy będą to dwie doby, czy po prostu jedna szybka doba. Niestety alerty tutaj mnie ostrzegają przed mega silnym wiatrem, więc postanowiłem zrezygnować ze spania w namiocie. Będę po prostu spał w aucie. Rozłożyłem sobie tylko szelterka, żeby móc posiedzieć, wypić kawkę, troszkę się ogrzać, bo też mam piecyk wzięty ze sobą. Także dość tego gadania. Ja biorę się za robotę, rozkładam kije i spróbujemy wywieźć, spróbujemy powalczyć o pierwszego, jeszcze styczniowego karpia. Do później. Kurde, co to za pogoda. Ale dobra, nie ma co narzekać. Jaka jest, taka jest. Dobra, na jakim jestem etapie? Tak jak widzicie, tutaj w shelterze mam już sobie wszystko ogarnięte i przygotowane. Podpórki są zamontowane na pomoście, kije też tam leżą. W samochodzie też ogarnąłem. I taka mała ciekawostka, słuchajcie, mam samochód. To jest Toyota RAV4. A łóżko, jakie posiadam, jest to łóżko największe ze stajni Foxa, czyli R3. I po złożeniu foteli to łóżko normalnie wchodzi mi do auta. Także myślałem, że będę, wiecie, spał jakoś tam gdzieś krzywo na miejscu kierowcy, ale nie, normalnie się wyśpię, będę leżał na łóżeczku. Później Wam na przebitkach pokażę, jak to wygląda. No dobra, teraz do rzeczy. Czas coś tutaj ogarnąć, zmontować zestawy, ale najpierw chciałbym Wam pokazać, jak bardzo nudziłem się w te długie zimowe wieczory i co przygotowałem i dlaczego to przygotowałem. A mianowicie mam w tym roku zamiar odwiedzić kilka nowych, dzikich wód i też takich, wiecie, opuszczonych, zapomnianych wód PZW, o których się dowiedziałem między innymi od Was. Tutaj ci, co mieszkają w miarę blisko mnie, piszecie do mnie, żebym odwiedził tą czy tą wodę. Także na pewno kilka wód mnie zaciekawiło i po prostu będę chciał tam jakiś sobie zrobić szybki wypadzik. I zobaczcie, co ogarnąłem. Zrobiłem sobie takie gotowe miksy. Tutaj na przykład to jest cream seed. Pakowane próżniowo, po około, mam takie paczuszki porobione, około pół kilograma towaru. To jest gotowa, słuchajcie, baza. Mamy tutaj cream seeda, kuleczki, połówki jak i skraszowane, do tego stick mix, pelet, trochę konopi, zalane jest to wszystko oczywiście liquid foodem cream seed. I co? Wystarczy, zobaczcie, że ja teraz taką paczuszkę, bo więcej na tej zasiadce nie zużyję, otworzę sobie. To wszystko jest tutaj, o, świeżutkie, ładnie pachnie. Także wsypujemy sobie to do wiaderka. I co? I mam gotową zanętę, gotową bazę do tego, aby zacząć łowić. Nie muszę się z niczym bawić, myśleć, kombinować. Tutaj oczywiście nie mam zamiaru tego wszystkiego wywalić na jeden zestaw. Pójdzie dosłownie 1/3 łopatki i gotowe. Ale to nie wszystko. Słuchajcie, nudziło mi się aż tak bardzo, że postanowiłem porobić sobie
PV-ki. Porobiłem sobie takie paczuszki. Na razie udało mi się tylko zrobić bazy z Cream Seedem oraz z Biomarinem. Tutaj paczuszka z Biomarinem wygląda tak samo jak Cream Seed. Gotowe. Słuchajcie, zrobiłem na tą chwilę ponad 100 PV-ek i porobiłem sobie w takich paczuszkach po 5 sztuk. Jest to na pewno też fajne rozwiązanie na właśnie takie szybkie zasiadki. Teraz jest tutaj zimno, nie chciałoby mi się, tutaj już mam jedną paczkę otworzoną, otwartą. Nie chciałoby mi się teraz kręcić PV-ki, a tak zobaczcie, świeże PV-ki. Super rozwiązanie. Mam zamiar zrobić kolejne 100 PV-ek, tym razem z Citrus Blendem oraz ze Sweet Steamem. Ale mam jeszcze na to czas, tam do marca załóżmy. Także mówię, fajne rozwiązanie na takie szybkie, spontaniczne zasiadki. Co dalej? Teraz czas by tutaj ogarnąć jakieś przynęty. I ja nie mam zamiaru nic tutaj kombinować. Na pierwszy zestaw poleci Cream Seed 14 mm waftersik. I to będzie na IQ Dirigu. Następnie również Cream Seed 14, tylko tyle, że pop-up. To postawię na Dirigu. No i również tym razem Biomarin 18 waftersik, troszkę większa przynęta. Stawiam na przynęty, które znam, które wiem jak pracują i do których mam 100% pewność. Kwestia tylko teraz taka, żeby znaleźć odpowiednią miejscówkę, no i jeszcze, żeby karpie chciały w tej bodajże wodzie, która ma może 1, 2, 3 stopnie. Jeszcze nie mam odpalone łódki. Mam ze sobą dzisiaj fightera. Tutaj nie będzie najmniejszego problemu, żeby te zestawy wywieźć, ponieważ no tak jak za chwilę zobaczycie, na tą chwilę nie ma wiatru, jest tak dosyć spokojnie, niestety te alerty pokazują, że dzisiaj jeszcze ma być ok, ale od jutra ma się zacząć tutaj Eldorado i mówię, zobaczymy, czy się skuszę na to, żeby zostać te dwie doby, czy po prostu wygra rozsądek i wrócę do domu po tej pierwszej dobie. Miejmy nadzieję, że z rybą to po prostu bez żadnego ale spakuję się i pojadę. Także ja teraz zabieram się za założenie przynęt na przypony. Przypony oczywiście świeżo, wszystko nakręcone. I działamy. Ok, także lecimy z wywózką. Tutaj już mam przynęty założone. Sprawdzam sobie teraz słódkę. Tak jak widzicie, temperatura wody 2 stopnie, także jest kozak. Zapiszę sobie tutaj pozycję dom przed pomostem. Ok. I co do zestawów, nie mam zamiaru tutaj, wiecie, teraz sądować. Po prostu 33 i 38 jest wolne, więc jeden zestaw położy na pewno przedłużenie tych trzcin. A dwa zestawy, no to tutaj już tak jak się łowi na stanowisku numer 30, gdzieś będę szukał tych rybek. Także ja teraz się biorę za pierwszy kij, pierwszy zestaw i zobaczymy, co tam echo sonda nam pokaże. Czy jakieś karpiki tu będą? Lecę. Tak prezentuje się pierwszy zestaw. Tak jak mówię, mała PV-ka. Tutaj akurat mamy waftersika Cream Seed 14. Odrobina dosłownie towaru. Tutaj ciężarek oczywiście od Miśka. Setka. I lecimy w kierunku stanowiska numer 38. No, przedłużenie tych trzcin. Gdzie, ale na rybach kawa zdecydowanie smakuje najlepiej, a po takim czasie to już w ogóle.
Robota zrobiona, słuchajcie, zestawy wywiezione, ja siedzę sobie teraz w szelterku, zamknąłem go na wszystkie spusty, odpaliłem piecyk, mam tutaj tego Rotempa M1000 oczywiście na full i powiem Wam, że na te warunki, jakie panują na zewnątrz, no to jest tutaj całkiem przyjemnie. Można sobie posiedzieć i odpocząć. Co do samych zestawów, no to docelowo skrajny lewy kij poszedł w kierunku stanowiska numer 41-42, tak pomiędzy, na 9,5 metra głębokości. Środkowy zestaw jest na 10,5 metra głębokości w kierunku 46, tam na wzgórzu taki domek drewniany jest, no to na ten domek sobie płynąłem. Natomiast skrajny prawy kij tutaj na stanowisko numer 47, 11,5 metra głębokości i to jest jedyna miejscówka, przy której Echosonda SN3 tutaj od Boatmana pokazywała mi jakiekolwiek odczyty łuki, być może karpi, tego się niestety nie dowiemy, ale taką mam nadzieję. I to tyle, robota zrobiona, pozostaje mi teraz tylko i wyłącznie czekać, troszkę ten wiatr delikatnie nam się tutaj już rozbujał, ale dzisiaj mówię, dzisiaj jeszcze ma być chill, ewentualnie jutro może tutaj się coś zacząć dziać nieciekawie, więc zobaczymy, czy zostanę, czy też nie. Na tą chwilę nie zaprzątam sobie tym głowy i po prostu czekam być może na styczniowego karpia. Do potem. Jaki tu spokój, na 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 na. Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje, kompletnie, słuchajcie. Troszkę nam zasypało śniegiem, kije stoją jak wmurowane. Troszkę sobie obserwowałem wodę, ale nie ma co obserwować, słuchajcie. Zero jakiejkolwiek aktywności karpi. Cała woda stoi, karpie śpią, zapadły w sen zimowy. I tyle. Siedziałem cały czas w szelterze, ale Wam powiem, że no niestety szelterek już troszkę odmawia mi posłuszeństwa. Ta temperatura z tego piecyka ucieka. Także ja za chwilę, jest koło godziny 16, chowam się do samochodu pod śpiworek. Wziąłem ze sobą laptopa, także jakiś film sobie załączę, silnik odpalę, rozgrzeję się. I tyle. Pozostaje mi tylko czekać, aż w nocy jakimś cudem, no bo to już nazwijmy to, że będzie to cud, któryś z tych trzech kij pojedzie. To jest taka moja cicha nadzieja. I tyle w temacie. W domu ryby nie złowię, a tutaj zawsze jest szansa. Nieważne jaka jest pogoda. Do później. Kurde, co za chora akcja, słuchajcie. Zdążyłem się rozebrać, zdjąłem wodery, położyłem się do auta i powiesiłem sobie, wiecie, na no u góry przy samochodzie centralkę i jeszcze sprawdzałem głośność tej centralki i nagle pik na lewym kiju. Mówię, dobra, jakaś obcierka. I nagle cztery piki pod rząd. Przychodzę tu na pomost, no nic, poprawiłem i chowam się z powrotem do auta, nie zdążyłem położyć się na łóżku, rola. No i jest ryba, ale no niestety to nie jest to, po co tutaj przyjechałem. Nieźle. Kurde, będę miał spodnie mokre. Zobaczcie. Staram się to zrobić bez kołyski. Ale zimna woda. Taka glapa. O masakra. Także dobra, ja go wypuszczam. Szkoda, że to nie karpik. Wracaj. I mam robotę, muszę wywieźć kij. Może po leszczach wejdą karpie. Zobaczymy. Uwielbiam, wiecie? Uwielbiam robić taką zbędną robotę. To miał być karp, a nie jakiś tam leszcz. Ja nie tutaj po leszczy przyjechałem. Ale powiem Wam, że serducho zabiło. jak były te piki, a potem jak już troszkę odjechała ta rybka. No ale trudno. I swoje leszcze w danym sezonie trzeba przełowić, co nie? Pewnie, że tak. Towar włożony. Tutaj akurat na tym zestawie był Crimseed waftersik 14. Dobra, momencik. No i wywożę to, nie?
Ja pierdziule, a już myślałem, że karpik. I zobaczcie, tak mało towaru daje. Dosłownie PV-ka, 1/3 łopatki tej malutkiej z Richmanki. I jeszcze leszcze potrafią tutaj się tym, że tak powiem, zająć. Wywożę w to samo miejsce. To był mój najdalszy zestaw. 220 metrów, gdzieś około. No ale pech taki, że kurczę, już naprawdę leżałem. Zdjąłem te wodery i pojechało. Dobra, wywożę w to samo miejsce. Zobaczymy, czy tutaj będą jakieś odczyty. Może ławica leszczy tam wlazła. Ale wiecie, co jest zawsze po leszczach. Po leszczach wchodzą karpie. Do potem. Słuchajcie, ja nie wiem, co tutaj się dzieje, ale jest znowu branie. Czekajcie. Kurwa, moment. Jest coś. Nie mam pojęcia, co tu się dzieje. Łódka na wodzie. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, słuchajcie. Zmasowany atak leszczy. Ja pierdzielę. Żeby tak wieczorem nie było. Kolejny leszcz w przeciągu 5 minut. Dobra. Jak to tutaj wygląda? Zobaczcie. Jeszcze tego nie wywiozłem. No nie wierzę w to, nie? 80 metrów jeszcze mi zniosło. Masakra. Dobra, słuchajcie, ogarnę te kije. Ogarnę te kije, tego leszcza wywalę i wywożę do potem. Dobra, słuchajcie, ogarnięte. Była to chora akcja. Jakaś godzina leszczy. No, żeby jeden po drugim. Masakra. Mam nadzieję, że już się ode mnie odczepią. Idę się schować do samochodu i czekamy na karpie, a nie na leszcze. Siemaneczko, jestem po nocce. Zobaczcie, co się kurczę niestety stało. Ścięło tutaj mój brzeg. Podbierak jest w lodzie. No i niestety, ale nie wiem, czy wyciągnę zestawy. Zobaczcie, jak to wygląda. Pościągało mi wszystkie żyłki. Tutaj na dobre 25 metrów od brzegu jest wszystko ścięte. Zestawy totalnie nie są w tym kierunku wszystkie. Widzicie, jak są poskrzyżowane żyłki? Ach, kurczę, nie wiem, czy to wyciągnę. No nic, będę próbował. Podbierak spróbujemy wyciągnąć. Dobra, podbierak udało się wyciągnąć. Ktoś tam sobie drzewo ścina. Dobra. Nic w nocy się nie działo, tak jak widzicie. Miłoszewo. Lekko skute, ale nocka nie była jakaś straszna, powiem wam. No tam dogrzałem się chyba z dwa razy w aucie. Odpaliłem samochód, ale tragedii nie było. Dobra, jest godzina, która? Przed 8 jakoś tak. Spróbuję jeszcze te zestawy tutaj reanimować, że tak powiem. I zobaczymy, co dalej się będzie działo. Słuchajcie, niestety, ale nie da się zestawów wyciągnąć. Już jeden kij urwałem, ale na szczęście przy samej strzałówce, już strzałówka wyszła z lodu, ale ciężarek i przypon niestety nie udało się. Także próbuję z drugim, ale myślę, że będzie to samo. Nie da rady, dobra. Walić to, nie?
poszedł drugi. Mówię, to przy samej strzałówce się przyblokowało na lodzie. Szkoda. Szkoda zestawów. Szkoda tego wyjazdu. No nie puści. No i dupa. I trzy zestawy poszły się. Także ja chyba nie będę tutaj już nic więcej kombinował. Pogoda, jak widzicie, robi się coraz gorsza, tak jak były prognozy właśnie na dzisiejszy dzień. A jeszcze kawę nie zdążyłem wypić. Dobra, no muszę to ogarnąć. Nie ma sensu wywozić. Myślałem, że łódką, bo po prostu wiecie, ten lód sobie rozwalę. No ale on nie jest za gruby. Ile on może mieć? Z pół centymetra? No ale łódka nie daje rady. Nie mam zamiaru łódki tutaj zmęczyć na tym lodzie. No i nie zapowiada się, żeby było lepiej. Szkoda. Dobra, idę chociaż kawę wypić jeszcze na rybach, co? Dobra, jestem już spakowany. Czas się zwijać do domu. Niestety warunki atmosferyczne pokrzyżowały mi totalnie plany. No, trzy zestawy zostały ścięte. Szczęście w nieszczęściu jest takie, że udało mi się po prostu zwinąć tam te nadmiary żyłki i ten lód przytrzymał mnie na strzałówkach tak naprawdę lub na bezpiecznych klipsach. I nie straciłem nie wiadomo ile metrów żyłki. To jest ten plus. Ale powiem wam, że tak naprawdę, gdyby nie ten lód, to i tak raczej bym się dzisiaj zwinął, ponieważ od rana dostaję właśnie te alerty pogodowe. Ponad 100 km na godzinę ma wiać wiatr, więc nie będę ryzykował. Na pewno tutaj wrócę i na pewno będę chciał się odkuć na Miłoszewie, dosłownie i w przenośni. Wiosna, lato, jesień, mam tutaj parę zasiadek zaplanowane. Nie będzie już lodu, więc warunki atmosferyczne będą nieco przyjazne dla karpiarzy. A teraz sami widzicie, jak to wygląda. Czy było warto? No oczywiście, że tak. Słuchajcie, zawsze jest warto jechać na ryby. Szansa na złowienie karpia jest zawsze nad wodą. To przede wszystkim, a nie w domu. Ja nie żałuję. Zawsze jakieś nowe doświadczenia są. I tyle w temacie. Ja się zwijam. Jeżeli taki vlog wam się podobał z dwoma leszczami, zostawcie łapkę w górę. Oczywiście subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i dzięki. Ja wracam do domu ogrzać się i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie. A jednak to nie koniec, słuchajcie, vloga. Mam dla was mały bonusik, a mianowicie przyjechałem już do domu. Zaczynam sobie tutaj pomału pakować moje graty i Czekała na mnie paczuszka, zobaczcie, od Miśka ciężarki, więc postanowiłem, że zrobimy sobie taki malutki unboxing, a przy okazji możecie zobaczyć moją spiżarnię Matchbajca. Jestem już po wstępnym zatowarowaniu. Tak jak widzicie, towaru mi nie brakuje, tutaj na dole mam jeszcze kulki oraz stick mixy. Także towar jest super. A co do Matchbajca, to jeszcze chciałbym wam powiedzieć, że firma cały czas nas zaskakuje. Widać, że się rozwijają. Na początku roku dostaliśmy informację, że wychodzi całkowicie nowa seria kulki, czyli kulka. No dla mnie to jest totalna petarda, ponieważ jest to kulka o nazwie Citrus Nut. A tak jak wiecie, moje trzy top kulki z Matchbajca, no to jest Biomarin, to wiadomo, bo to jest jedyny ten śmierdziel, ale oprócz tego Cream Seed, topowa kuleczka z nutą właśnie orzechową, a druga topowa moja kuleczka to jest Citrus Blend kulka, no taka bardziej na lato można powiedzieć, słodki, cytrynowy, cytrusowa kuleczka. A teraz nowa kulka z nowej serii, jest to Citrus Nut, czyli słuchajcie, połączenie dwóch moich najlepszych kulek w jedną. Kulka orzechowo-cytrusowa, także to będzie totalna petarda. Oprócz tego Matchbajca cały czas, tak jak mówię, nas zaskakuje. Wypuścili nowe pelety, seria nowych peletów. Można nazwać śmiało, że to są również pelety premium. Na tą chwilę ja mam Salomon Micro Pelet oraz Hydro Fish Pelet. Z racji na cenę tych peletów, ponieważ niestety takie wiaderko 2-kilogramowe kosztuje 80 zł, no to jest to mega drogo. Ja będę używał je tylko i wyłącznie do nęcenia punktowego, do PV-ek będę je dodawał. Tak jak właśnie tutaj widzieliście te PV-ki, co mam porobione tutaj również już jest ten pelecik.
No szkoda by było, wiecie, sypać nie wiadomo ile tego peletu, jak to tyle kosztuje. Ale oprócz tego Matchbuys, tak jak mówię, nas zaskakuje, ponieważ jeszcze w tym roku wyjdzie seria peletów właśnie z tej półki premium, czyli będą pelety Biomarine, będą pelety Cream Seeda oraz tego nowego produktu Citrus Nata. Pakowane w opakowaniach 5-kilogramowych oraz 1 kg w rozmiarach 4 i 6 mm. No na to ja czekałem. No i jeszcze też widziałem tam, cały czas owiane jest to jakąś małą nutką tajemnicy, ale Matchbuys wypuszcza nową serię pop-upów 10-14 mm, także rok zapowiada się na pewno ciekawie. A przejdźmy teraz do unboxingu tej paczuszki. Zrobiłem sobie wstępne zatowarowanie, jeżeli chodzi o ciężarki. No to postanowiłem, że Wam pokażę. O ile możecie też pisać w komentarzach, czy chcecie może więcej takich unboxingów zobaczyć, to jeżeli jakiś towar, coś będzie mi przychodził, no to postaram się Wam to pokazać, jeżeli będzie Was to interesować. Ale to jest zapakowane. A ciężarki to wiadomo, to tylko od Miśka. I hop. I co nam tu przyszło? Kurczę, jak zapakowane. Czapeczka. Czapeczka zimowa. Powiem Wam, że przydałaby mi się na Miłoszewie. Jak najbardziej. Jeszcze na wczesną wiosnę również się przyda. Kozacko. Dobra, jest czapeczka. Teraz tu mamy jakieś... Zawsze mnie to zastanawia, czy im się chce to aż tak bardzo pakować. O Boże, to jakby to była bomba, to tak wygląda. O, aha, zobaczcie, dlatego to jest tak pięknie zapakowane. Zamówiłem sobie ciężarki, nowość od tamtego roku u Miśka, ciężarki ekologiczne, 30 sztuk, tutaj jest ciężarków betonowych, 100-gramowych. Gramatura taka w zupełności mi odpowiada na to, co jak ja łowię, czyli na te dystanse. Właśnie ja przeważnie używam ciężarków 100-gramowych, 120, no w skrajnych przypadkach 150. Fajnie to jest zapakowane. Jest tutaj 30 właśnie tych betonowych ciężarków. Do tego mamy gripy, gripony. Również tutaj wszystko to są setki lub 120, nie? Jeszcze jakieś 150-ki. To nie. A nie, 150 nie domawiałem. Także głównie mówię, głównie 120 setki, gripy, gripony, czyli najbardziej popularne. Jest tutaj łącznie około 55 ciężarków, także myślę, że tak, nie wiem, na trochę starczy, tak? Na trochę starczy, mówię, dla mnie jest nowością są te właśnie ciężarki betonowe. Jak idą w to, to trzeba dbać o ekologię, o nasze wody i się dostosowywać, tak? Na razie jeszcze łowiska nasze tutaj w Polsce tego nie wymagają, powiedzmy na szczęście, ale pewnie niedługo zaczną. Także to by było na tyle. Jeżeli chcecie więcej takich unboxingów, no to oczywiście piszcie w komentarzach, jakiś tam jak towar do mnie dojdzie zawsze chętnie, czy to właśnie w postaci takiego dodatku do vloga, czy też w postaci osobnego całkowicie takiego vloga z otwierania paczek, jestem w stanie to dla Was zrobić. Tyle w temacie. Jeszcze raz dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Na razie.